Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Czernobylite. Kontynuujemy naszą czarnobylową podróż. Moi drodzy, trochę inaczej mi się rozłożyły te odcinki niż wstępnie planowałem, ponieważ najpierw chciałem wrzucić jeden odcinek Czarnobylite'a na premierę wersji 1.0, a dopiero kolejny, kiedy jestem na wyjeździe wakacyjnym, ale stwierdziłem, że nie ma to ostatecznie sensu i postanowiłem wszystkie wrzucić już kiedy wyjadę, dlatego mogłem w poprzednim odcinku mówić różne rzeczy na temat tego, że o, teraz macie pierwszy odcinek, później będą pozostałe, ale ostatecznie ciągle macie później pozostałe, więc jakby rozumiecie, o co chodzi. Ja znowu tej realności, prawda, bardzo chrupka. Время na исходе, idź. Jezus Maria, co się dzieje? Naprawdę? Jakieś popieprzone rzeczy się tutaj dzieją. Rozpada się rzeczywistość. Wywaliło nas przez ten cały portal. Twój stan fizyczny i psychiczny, no dobra, okej. Okay. Zbliżanie się do jakiegoś chłopa w masce gazowej, który emanuje jakimiś tymi piorunami z siebie, to chyba nie jest najlepszy pomysł. Jestem pewien, dokąd powinienem zmierzać. A, ja pierdrylę, dobra. U cholera jasna, tracę życie. Szalone rzeczy się dzieją. Dobra, wiecie co? Pierdolę to, sprintuję przed siebie. Jeżeli wy jesteście jakby fanami tego, co się tutaj dzieje w tym Czernobylajcie, możecie już na dobry początek zostawić lajka, jeżeli podoba się wam seria. Okej. Okay. Tak, pamiętajmy, gierka jest horrorem, więc będą się tutaj działy straszne rzeczy, ale zobaczymy jeszcze, jak bardzo straszne. Nie wiem, jak ten chłop tutaj takim pięknym, skokowym tempem sobie przespacerował, ale kurwa... No cóż, było to creepy. Mam wrażenie, że woda w takim miejscu będzie przepełniona radiacją. Ewidentnie jednak chyba nie do końca. Nadal mamy taki, mam wrażenie, trochę tutorialowy segment. Jakiś kurwa stop... O Boże, czemu on tak macha głową i sobie poszedł? Mamy jakiś taki dziwny stuttering, nie wiem co się dzieje, czy gra tutaj, nie wiem, jakiś caching shaderów odprawia, czy co? Jak ja mam cię użyć, maszynko? O, prawym klikam, dobra, dobra, pokczam. Patrzcie, ominąłbym to! Lek przeciwpromienny. Zbyt go przeważ w obszarach skażonych. Użyj leku, naciśnij i... Właśnie jak tam ten mój lek, co on, ile mi on wyleczy? Pokaż statystyki, te... Psychika, promieniowanie... Aha, spada mi psychika, ale poprawia się stan promieniowania, co? No nie wiem, to może być przydatne. Użyj. Blop. Dobra, jak tam teraz wygląda moje to? Okej, okay, psycha spadła, ale jest lepiej z moim napromieniowaniem. Skolka razy my przechodzili przez te drzwi? Już nie sosiedzać. Dawaj przejdziemy w mieście, lubimy. Ja nie jestem pewien, czy ja jestem w jakiś sposób walnięty, czy może faktycznie ta żona w niesamowicie metafizyczny sposób naprawdę gdzieś istnieje w tej przestrzeni i ja po prostu ją słyszę, widzę i dzieją mi się różne rzeczy. Trudno mi powiedzieć. Jaki jest w ogóle mój cel w tej chwili? Jak gdzie ja mogę to sprawdzić? Mapa? Okej, okay. Nie, znaczków nie chcę tutaj żadnych wrzucać. Chciałbym sobie ją przesunąć. Znajdź Oliviera. No tak, faktycznie. Przecież my żeśmy tutaj jakieś popieprzone rzeczy odwalili w tej całej elektrowni. Musimy się zaraz z powrotem przegrupować. Analizator będzie domyślnie podświetlał zasoby i przedmioty w danym obszarze, ale możesz też go wykorzystać do filtrowania przedmiotów po kategoriach. Użyj R i T, by wybrać zioła. Będą przydatne do przygotowania leków. R i T. Okej, okay. Części mechaniczne, zioła. No dobra, skanu nie mogę puścić. On ma automatycznie podświetlać te rzeczy, kiedy będę w ich okolicy. Czy może muszę puścić skan? No skan widzę, jakby bardzo ładnie mi je ogólnie pokazał. Części elektroniczne losowo tutaj leżące. No tak, będzie domyślnie podświetlał zasoby i przedmioty w danym obszarze. Teraz znajdź palenisko. Można obработать rany. Dobra, mam zrobić lekarstwo przy palenisku. Może получится приготовить что-нибудь на костре. No tak, dobra, faktycznie. Jestem troszeczkę poraniony po tej całej akcji. Ostrzelili mnie tam chyba. Różne rzeczy mi się tam mogły podziać. Pytanie, gdzie znajdę cholera palenisko jakiekolwiek? Nie ma żadnych ziół w okolicy. Nieważne, może po drodze do Olivera uda mi się tutaj coś odnaleźć. No faktycznie podświetliło mi takie ziółko, które sobie tu leżało. Tutaj nie ma jeszcze czegoś? Cyk, zioła. I cyk, części elektroniczne. Okej, okay. Czyli mam daleko zasięgowy skan, ale też będzie mi się to automatycznie podświetlało, jak podejdę. Dobra, kuchenka, konstruowanie. Masz wystarczająco dużo składników, znajdź palenisko, maść lecznicza jest mi potrzebna, co? Czekajcie, to jest... Myślałem, że to są zupy, kurwa. Myślałem, że to pomidorówka jest. Przeciwpromienna, sole uspokajające i maść lecznicza. Trzy jednostki ziół. Dobra, F, buduj. To mi się podoba, że muszę zbudować maść leczniczą. Sole uspokajające też mogę sobie zrobić z grzybką, to mi się podoba. A więc tak się człowiek uspokaja. Dobra, tabem się mogę wstecznąć, naciskaj 1, 2, 3, 4.
Kurwa, które teraz były, które? Nie mam pojęcia. U, tak. No tak, zielone leczy, to ma sens. 4. Co on zrobił z tą maścią? O, nie. A nie, no jest dobrze. Czy ja musiałem sobie to leczyć tak właściwie? Mam wrażenie, że nie? Dobra, nieważne. Żona martwa mi kazała coś takiego odwalić, no to co, ja się będę z nią sprzeciwiał. Jeszcze mi krzywdę zrobi. Nie wiem, na jakiej zasadzie oni sobie rozmawiają ze sobą i jak działa ta ich tutaj relacja. Ale czemu mam taki kurwa stuttering? Czy ja mogę zrobić coś, co by im pozwoliło jakby się odstaterować? Czy może to jest moja wina? Nie wiem, kurwa, nie mam słabego komputera, chyba. Chyba, że procesor nie wydala, to by było gorsze. Jakby ostatecznie nie będę czarował, mam wszystko na ultra i jeszcze DLSS-a włączonego. Ale może to jest po prostu za wysoko. Zjedźmy teksturami niżej, to i tak jest wszystko trudno tak naprawdę zobaczyć. Aberracje w ogóle i rozmycie w ruchu, a już rozmycie w ruchu wyłączyłem, wiadomo. Desamplowanie, efekty, tekstury, cienie zawsze na ultra powodują takie cuda. Czy to się zapisało? Nie, oczywiście kurwa, że się nie zapisało. Geometria, listowy zawsze strasznie zżera. Zakres rysowania po co więcej niż 100%. Cienie i tekstury, a zresztą dajmy te takie pierdoły. Aberracja chromatyczna, dobra. Zastosuj! Czy gra musi się zrestartować? Nie mam pojęcia. Lecimy. R i T sobie. Części mechaniczne, racje, inne, grzyby, chemiczne, elektroniczne, substancje palne! O, proszę, proszę. Tutaj jakieś cuda mamy jeszcze zostawione. Benzyna! No nie będziemy się tak bawić, benzyny nie zostawiamy, moi drodzy. Dobra, nie wiem, zioła może sobie dalej zaznaczę. Wątpię, żebym w tym bunkrze znalazł jakiekolwiek zioła, ale to nieważne jest. Ruki w górę. O kurwa, mać. Tak, żeby je widział. Oliver. Parol. O Jezus Maria. Spróbuj przypomnieć sobie hasło. Spróbujmy? Zatwierdź. Да погоди ты. Не могу думать, когда в меня целятся. Игорь. Może nas po głosie nas chociaż pozna. Ностальгия, пароль, ностальгия, ты же сам его придумал. Ладно, tak. Заходи. Ностальгичнее, то я Игорь, siedzę głową w totalnie innym miejscu. А смотри здесь, может этот хлам на что-нибудь сгодится. Przyznam się. Это твоя стихия, милый. Время сотворить порядок из хаоса. Gada do mnie martwa żona, więc finalnie niekoniecznie jestem zdolny w tej chwili do w sumie czegokolwiek. Naciśnij B, żeby rozpocząć odbudowywanie bazy. Oh shit. W trybie budowania możesz oznaczyć wcześniej zbudowane konstrukcje i demontować je, aby odzyskać zasoby naciskając T. Poćwicz na rupieciach. No to dobra, odzyskaj zasoby. O kurwa, jakie sprzątańsko. To mi się podoba. Prawie jak w Falloutie. Czwóreczce, tylko jest to takie, mam wrażenie, o wiele prostsze, szybsze. Nie muszę, nie wiem, poświęcać tony czasu i materiałów na to, żeby odgruzować moją miejscówkę. Bo tam chyba tak było, że trzeba było sporo poświęcić, jakby, żeby te rumowiska usunąć. Ty, no to ja już tutaj sobie wszystko powypieprzam, żeby ten stół stworzyć. O, to jeszcze. No i co? Nie zajęło to zbyt wiele czasu, mamy pięknie czyściutką bazę. Dobra, skonstruuj stół warsztatowy. Najprostsza konstrukcja umożliwiająca budowanie bardziej złożonych struktur. Wybierz kategorię ulepszenia bazy, a potem naciśnij F. Ulepszenia bazy, okej, okay, wejdź. Narzędzia budowlane. A, narzędzia budowlane, pyk. Ojojoj, budowanie bazy, kraftowanie, szukanie sojuszników, zbieranie materiałów. Tutaj jest wszystko w tej grze. Aby znaleźć miejsce, w którym możesz zbudować, rozejrzyj się. Kolor podświetlenia powie ci, czy możesz zbudować. No ja bym najchętniej tak jakoś pod ścianą chyba ten mój stolik dał. Może być chyba tutaj. Ja nie wiem jakby, gdzie jest moje wejście, gdzie jest tutaj co. Ale tutaj już mamy jakiś stolik, taki jakby mam wrażenie komunikacyjny. Tutaj bym chciał wcisnąć ten mój, ale niestety mi nie pozwoli. Może tutaj tak pod schodami będzie blisko, bo obstawiam, że tam będziemy wychodzili i wchodzili, więc niech będzie ten stół warsztatowy tutaj. Tak pod schodami to może być niezgodne z feng shui, ale pieprzyć to. Tworzenie prostej konstrukcji jest teraz możliwe. Przejrzyj je. Każdego dnia możesz wrócić do bazy i rozbudowywać ją. Ogranicza cię tylko ilość posiadanych zasobów. Gdy skończysz, użyj... Okej. Nie, odzyskiwać zasoby nie chcesz. To jest tak krzywo zbudowane? Nie, jest nawet okej. Dobra. Ja nie mam za wiele rzeczy, które mogę w ogóle zbudować. Dobra, chcę wyjść z trybu budowania. I teraz co ja mogę zrobić z... Aha, to mi w trybie budowania pozwala teraz więcej rzeczy wybierać, co? Dobra, stół warsztatowy posiadane. Ulepszenia bazy, ekwipunek Igora i komfort współtowarzyszy. Co my tutaj mamy? Narzędzia budowlane, miejsce do spania, zasilanie. Kurwa, ale po co mi są te wszystkie rzeczy potrzebne? Jakby do czego to służy? Tego nie zrobię, to mam zablokowane. Co my mamy tutaj? Miejsce do spania.
Nawet jakieś, kurwa, naprawdę grzybów potrzebuję, żeby sobie pierdolnąć karimatę, ale za to łóżko mogę dupnąć za pomocą ziół. Dobra, mogę tym jakoś kręcić? Mogę tym kręcić. Nie wiem, gdzie jest która część tego łóżka, ale wydaje mi się, że lepiej będzie, jeżeli łóżko w taki sposób będzie ogarnięte. Jest chyba pokazane, od której strony się wchodzi na nie. Dobra, dupnijmy tutaj łóżko. F, buduj. Nie wiem, po co mi łóżko nawet jest, ale robię to. Wygodne łóżko, a to jest sofa. A tam sofa, łóżko, jeden chuj. Nie stać mi na te bardziej wymyślne. Łóżko szpitalne nawet mamy. Za biedny jestem na większość rzeczy, które mogę tutaj postawić. To mnie jakoś nie dziwi. Wszystkie są zablokowane, a na to nie mam substancji palnych. No cóż, zdecydowanie penetrowanie całego tego świata jest kluczowe. Narzędzia konstrukcyjne Igora. Igor, widzę, może se gryla pierdolnąć, ale grzybów nie mam oczywiście do takich... O kurwa, co to jest? Syntezator czarnobylitu. To się tutaj zmieści w ogóle? Pewnie tam niżej, no. Tak, zdecydowanie niżej. Warsztat rusznikarski nawet mogę pierdolnąć. I to jego różne rodzaje. Prasa hydrauliczna, tokarka elektryczna. Kurwa, nie wiem, do czego to wszystko służy. Mam to w dupie. Na tym nie wiem, czy ja mogę na tym spać, czy co robić. Idziemy na górę. Radio popatrz. Ja смотрю, старая радиоточка Михаила опять работает. Да. Антон все починил перед тем, как мы ушли. Может пригодиться. Мне так жаль, Оливер. Правда. No, nam нужно сосредоточиться. Ojojojojojoj. Nadal mam wrażenie, że jesteśmy mega, jakby nie do końca wkręceni w to wszystko, co się dzieje. W sensie dużo jeszcze mamy tutaj do odkrycia i zrobienia, ale cyk, no mamy piękny widok z tej naszej bazy. Kurwa, jakim cudem ja byłem tak wysoko? Przecież ja wszedłem na wprost do tego bunkra. Czy to jest jakieś takie popierdolona góra? Nie mówisz, że ty решил отправиться прямиком на станцию. А то есть и попроще способы покончить с собой, если что. Нас мало. У нас почти не осталось боеприпасов и... Да всего. Нам нужна информация, прикрытие, припасы. И самое главное, нам нужен чертов план. Powiedzmy, że Tatiana nie może czekać. No nie, no nie będę się z nim nie zgadzał, bo zdecydowanie ma rację. Potrzebujemy wielu rzeczy. Bądź po-twojemu. Nie będę robił z siebie jakiegoś załamanego kochanka. Będziemy używać jej dla planowania. Wyjaśnij, jak przebrać się na stację i znaleźć to, co ty szukasz. Ili to, kogo ty szukasz. Każdą zacepkę. Wszystkie wiedzenia o zasobach. Wszystko będziemy odmieniać tutaj. А действовать начнем, когда момент будет подходящий. Пока что сосредоточимся на том, чтобы закрепиться здесь. Раз уж мы используем этот склад как базу, нужно накопить припасов и все тут обустроить. Начнем с мест для сна. Может, какие-то старые кровати найдутся? No po chuj ja to łóżko, kurwa, budowałem. Dobra, ta, przypomnij mu, kto tu rządzi. Widzę, że są jakby opcje dialogowe. Okej, okay, dobra, mordo, zgadzam się z tobą, jakby masz rację, bo jesteś tutaj cennym moim współpracownikiem, albo druga opcja, jestem skurwysynem, nie zgadzam się z tobą. Ładne, tak i postupim. Отлично. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе узнать, что случилось с Татьяной. Так ее звали, да? И еще кое-что, пока ты не ушел. Оружие НАР имеет биометрический замок. Мы не сможем им воспользоваться. Так что придется защищаться тем, что есть. Держи. Это на самый крайний случай. Я так понимаю, с оружием ты сейчас умеешь. Револьвер завше на пропсе. Добре мять, ниж не мять. Револьвер забеж. Я в тебя верю, Игорь. Я в тебя верю, Игорь. Добра, лорнетка, припиш миссия. Dobra, no, widzę, że teraz będziemy się musieli rozglądać po całej tej zonie wykluczenia i właśnie wybierać sobie misję i pewnie wybierać dla niego misję. Tablica napadu, to mnie interesuje. Napad, plan określający każdy krok na drodze do dostania się do elektrowni uratowania Tatiany. To ostateczny cel musi być w pełni przygotowany. Kurwa, ile tutaj mamy tych elementów? Widzę, że mamy tutaj tego chłopa, którego niestety skasowali teraz. Mamy Olivera, czy tam Oliviera, spoko. Co mamy tutaj? Pokażę ukryj notatkę. Mogę zinfiltrować elektrownię udając więźnia, tylko ktoś musi udawać żołnierza. Okej, okay, ambitnie. Ktoś musi obserwować nasze tyły. Snajper? Czyli potrzebujemy snajpera.
Potrzebuję kogoś, kto zna się na podsłuchach i kto wymyśliłby, jak przechytrzyć NAR. Potrzebuję szpiega. O, czyli robimy hajsta. To będzie T-Vault 11. Musimy zebrać ekipę. Dobry haker może poradzić sobie z systemem. Okej. Czyli snajper, haker, ktoś, kto będzie udawał, że będzie żołnierzem na przykład. I widzę szpieg. Какой отсюда вид? Вся зона отчуждения как на ладони. Сможем планировать все заранее. Просто дай знать, как будешь готов, босс, и мы начнем. Босс. No dobra, lornetka, przypisz misję. Jak to teraz wygląda? Każdy dzień rozpoczynasz od planowania. Wybierz, którą misję wykonasz osobiście, a którą powierzysz Olivierowi. Wybieraj rozważnie, każdego dnia możesz wykonać tylko jedną misję. Okej. Okay. Boże, Boże. Prawda. Отсюда все видно. Wszystko стонд видать. Один ты не справишься. Но есть другие, они помогут тебе. Ну добра. Даже не знаю, с чего начать. Дать поручение Оливеру или сделать все самому. Nie, wydaje mi się, że wysyłanie tutaj naszych ludzi na misję jest jakby konieczne. Ukryty zapas amunicji, zasoby na poziomie. Widzę, nie ma chleba i tego, nie wiem co to jest, chemikalia, ale zajebiście dużo części jednych i drugich, trochę też paliw. Oddziały NAR zbudowały punkt uzupełniania amunicji w pobliżu Oka Moskwy. Warto przyjrzeć się temu miejscu. Oj, oj, oj. Zrzut zaopatrzenia medycznego. Są, widzę, rzeczy, które są bliżej i są dalej. Ale wiadomo, te rzeczy, które są jakby tutaj na środku. Finalnie tam jest miasteczko. Tutaj został jeden dzień. To jest bliziutko i fajnie by było sobie to zrobić, ale... No szczerze, są rzeczy, gdzie pozostał tylko jeden dzień na wykonanie tego, więc trzeba się tym zająć. Dobra, to mogę. Zdrowie, stan stabilny, misja nieokreślona, status relacji neutralna. Bywaj, kogo chcesz wysłać, ty, przydzielenie Igora, że będziesz ją rozgrywać sam. Przydzielenie Igora do misji oznacza, że będziesz ją rozgrywać samodzielnie, a powodzenie całkowicie w twoich tych rękach. Aha, bo my jesteśmy Igorem, dobra, nieważne. A czy mogę nas obu przydzielić do jednej misji na przykład? I będziemy sobie wtedy, spróbujemy na przykład pójść do centrum Prypeci? Nie wiem, czy, nie wiem, nie stanie mu się coś na przykład, jak go pośle samego? Dobra, ale tutaj widzę amunicja. Co oznacza ten plusik? A nie, tutaj, te informacje. No na przykład tutaj jest, tutaj jedzenie pewnie możemy zdobyć. Nie, tutaj też niewiele jest tego jedzenia. Nie wiem, co się najbardziej opłaca tak naprawdę. No nieważne. Spróbujmy go wysłać na jakąś misję. Niech on idzie do tego centrum Prypeci. To jest chyba najlepszy pomysł. A ja widzę, mogę jeszcze... Nie mogę dwóch osób do jednej misji przyporządkować. Dobra. No to YOLO w takim razie. Ja spróbuję pójść do Oka Moskwy. Oko Moskwy brzmi interesująco. Jeżeli mam zrobić tylko niewiele tych misji, bo zagram parę odcinków, to niech to będzie Oko Moskwy, bo Oko Moskwy fajnie wygląda. Pamiętaj, że trudne misje nie zawsze kończą się powodzeniem. Tobie i twoim współtowarzyszom grożą obrażenia, porwania, nawet śmierć. Głód może zabić cię równie szybko, co wrogowie. Nie wiem, na jakim poziomie, szczerze mówiąc, gram jakby w tę gierkę. Boję się, że coś się spierdoli, ale trudno! Rozpocznij misję. Aha! My sobie pierdolniemy teleporta na miejsce, czy to jest taki wygląd loadingu? Nie wiem. Zobaczymy, jak to się skończy. Rozświetla mą twarz na czerwono. Dobra, ładuj się, ładuj. Oko Moskwy, popołudnie. Trochę się stresuję, muszę przyznać. Trochę się stresuję, jak tam wyglądają nasze tutaj sytuacje. Mogę to sobie poprzesuwać, na przykład pod trójką bym wolał mieć ten rewolwer. Wyposaż? Menu szybkiego dostępu. Pod trójką wolę mieć rewolwer. I mam też portal Gana, czy ja mogę go używać jakby tak, jak mi się podoba, czy co? Kiedy znajdujesz się poza bazą, możesz zbudować zupełnie inny obiekt. Naciśnij B, żeby zacząć budować. Pułapki. O cholera jasne, ile tej rzeczy można robić? Pamiętaj, budowanie jest hałaśliwe, za to niebezpieczne miejsce. Kiedy będziesz gotowy, naciśnij, żeby opuścić tryb budowania. Dobra, okej. Narzędzia konstrukcyjne, żeby sobie wytwarzać na bieżąco, modyfikatory środowiska. Kurwa, ile tu jest rzeczy. Generator otwiera tunel, który przeniesie cię do twojego schronienia. Natrzymaj, okej. Czy mogę tak po prostu sobie w dowolnym momencie pierdolnąć i dziabnąć się do domu. A pod trójeczką mam mój rewolwer. Dobra, no. Let's go! Znajdę tutaj jakieś ciekawe rzeczy, jakieś roślinki, kurwa, ten. Materiały, nie materiały, jak wygląda mapa tego miejsca. Co mamy tutaj? Nie wiadomo, co tam mamy, ukryty zapas amunicji. Kurwa, mać, sporo tutaj mamy, szczerze mówiąc, do roboty. Aż się boję.
Boję się głównie tego, że zaraz, wiecie, natknę się na jakichś przeciwników, nie będę wiedział, co ze sobą robić. Albo, że na przykład natknę się na jakieś pojebane stwory. Tutaj już super zaznacza, że jest radiacja dookoła. Tego to ja akurat w swoim życiu nie potrzebuję. Oho, rośnie. Wiecie, póki jest na biało, to wydaje mi się, że jeszcze mogę na luzie wejść, ale chyba im bliżej budynku, tym gorzej. Ta, no... Muszę robić cienko, chyba nie powinienem tam wchodzić. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Szczególnie, że ten budynek na jakiś taki biedny wygląda. Dobra, idąc tędy, wydaje mi się, przy tym jakby brzegu tej lokacji... No oczywiście, po pierwsze mamy dużą radiację pomiędzy drzewami. Nie wiem, czemu główne ulice akurat mają być takie wolne od radiacji, ale okej, niech im będzie. Czy tu są przeciwnicy? Nie wiem. Nic kurwa nie wiem. Grzyby. Dobra, zobaczmy, co się tutaj znajdzie. Nie jestem też pewien, jak bardzo powinienem uważać na radiację i tak dalej, jakby co mi zaszkodzi, co mi nie zaszkodzi. Nabój do strzelby, spoko. Obejdźmy sobie to. Mam wrażenie, że większość tej gry się spędza z wyciągniętym tym właśnie analizatorem. Bardziej niż z bronią, ale mogę się mylić. Czy to jest bardziej takie survivalowe, czy bardziej strzelankowe, czy może bardziej takie, jak sobie sami wymyślimy? Tyle pytań, żadnych odpowiedzi. Ja mogę na to wejść i się wspiąć? Na przykład stąd, tu, a potem tu? Ech, chuja tam. No mogę to chyba obejść. Z drugiej strony tego budynku wyhaczyłem sobie coś ciekawego. O, proszę, chciałbym zebrać. Mam tu jakąś latarkę? Latarka by się przydała. O, nie mam wytrychów, kurwa. Ja już widzę tam jakieś smaczne rzeczy, do których nie mogę mieć dostępu. Radioaktywna woda, super, super. Dobra, obejdźmy drugą stroną. To wyglądało, jakby tam było jakieś sensowne przejście. Dobra, dobra. Jeszcze zużyję sobie calutko moją staminę. Już ledwo oddech łapię. Dobra, budyneczku, ja tam jeszcze do ciebie wrócę. Tutaj grzyby jakieś tam pojedyncze ukryte. Tutaj... Czy ja mogę otworzyć tę bramę? Mogę, ale kurwa, widzicie, co się tutaj dzieje? Dym jakiś jest, jest też oko Moskwy. No ładnie to wygląda. Ale ja taki ciągle trochę obsrany, nie wiem, co mnie tutaj czeka. Czy jest szybki zapis? Opcje nie wyświetlania, sterowania, mapowanie. Gdzie jest szybki zapis? Kurwa, nie róbcie mnie w chuja. Twój stan sprzed został ręcznie zapisany, dobra. F5? F5 to jest międzynarodowy symbol... Międzynarodowy symbol zapisania... szybkiego zapisu gry, tak więc ja mam nadzieję, że oni tutaj to respektują. Gdzie ty jesteś? Tam jest kurwa żołnierz. Aha, jak ja mam go niby tutaj załatwić? Mogę skana puścić? Nie mogę jeszcze skana puścić. God fucking damn it. No, broni mam używać w ostateczności. Tyle pamiętam. To mi go niestety nie wykrywa w żaden sposób. A szkoda. O kurwa mać. Nie ma mnie, nie ma. Dobrze by było go jakoś po cichu załatwić, żeby móc tutaj na spokoju sobie eksplorować. Na spokoju? To tak mówi. Krzaki na pewno mnie powinny schować. Halo, halo, panie żołnierzu. Czy on odwinął w którąś stronę, czy ja wyjdę mu zaraz na niechybne spotkanie? O, patrzcie. Tam jest jego kolega dalej. Dobra, spróbuję go załatwić. On załatwi, kurwa, mnie. Nieważne. Jakimś cudem pojechałem na totalnym, kurwa, brzegu wykrywalności mojej postaci w tej grze i jednak mnie nie znalazł. Dobra, wszystko chcę z niego zebrać. Nie mogę przeciągnąć ciała? Nie, niestety nie. Czy ja mogę oznaczać przeciwników? Nie chcę, kurwa, budować. Nie ma tutaj jakiejś formy lornetki, na przykład T? Nie, T-R, to ja sobie skaner tylko przewijam. No dobra. Problem jest o tyle duży, że niestety wszelka forma oznaczania tutaj przeciwników chyba nie istnieje, więc muszę sobie radzić po prostu na podstawie tego, gdzie ich widzę, gdzie ich słyszę. Gdzie się znajdują w danym momencie, a to sobie muszę zapamiętać i wiedzieć. Tam dalej łażą. Chyba, że ja czegoś nie wiem. Zanim będę nagrywał kolejne odcinki, muszę się chyba trochę doszkolić. Ja, tutaj na razie jakby nikogo nie ma. Użyję sobie tego. O kurwa. Czemu ta muzyka jest taka kurwa creepy? Ja chciałem tylko to podnieść. Amunicja rewolwerowa, karabinowa, to, tamto. No zadanie wykonane. Jakby wiadomo, udało ci się wykonać pierwsze zadanie. Gdy będziesz gotów, użyj generatora portali dostępnego, żeby wrócić do schronienia. Ale tutaj jest kurwa tyle innych rzeczy jeszcze do zrobienia. Tutaj, w tym budynku na przykład.
Muszę się turbo skupić, bo tak naprawdę jedynym sposobem na odnalezienie chłopów, którzy bardzo chętnie mi wpakują kulkę w głowę, jest nasłuchiwanie ich. Zdobyłem to, co miałem zdobyć. Właściwie to w tym odcinku chciałbym jeszcze sobie wrócić. Na tych drzwi nie otworzę. Wrócić moim generatorem portali do domu i zobaczyć właściwie, jak wygląda proces zakończenia misji. No, wyszedłem na misję, żeby zdobyć to i wykonałem misję, zdobyłem to. Co jakby dalej? Coś tutaj jeszcze się znajduje. Dosłownie na środku ekranu wisi mi informacja, weź kurwa lepiej se otwórz ten portal Yellow. A co jak ja nie chcę? Okej. Nie wiem, czy powinienem latarkę odpalać. Mam takie wrażenie, że ktoś tutaj może zaraz się pojawić. Więc na spokojnie. Nie, jest czysto. Wszystko się pięknie świeci jak psu jajca. To lubię. Lubię, jak w grach mi się świecą rzeczy. Zwykle jak coś się świeci, to jest ok. Chociaż to jest gra, w której mamy dużo radiacji. Może niech się świeci wszystko oprócz na przykład mnie. Wtedy będę zadowolony. Jak ja się zacznę świecić, znaczy, że jest już źle. Generator portali będę miał cały czas pod ręką. Ciekawy jestem, czy mogę na przykład w środku walki uciec na tyle, żeby mnie już tam nikt nie zobaczył, nie złapał. Szybko sobie pierdolnąć portal. Dzień dobry panu. Siemon? Siemon, kim ty kurwa jesteś? Co ty tu czytajesz? Ty no ewidentnie mogę sobie z nim pogadać. Myślałem, że go zabiję, ale nie. Co się kurwa drzesz? Ty mnie zamordowałem, tu człowieka obok. Nie drzwi pijny, staruchu. Здесь опасно. Aha. Почему опасно? Czyli ten też jest ewidentnie... Co za вопрос? Из-за НКВД, NKVD. Конечно. Он jest NKVD? Taki sam jak ja. Тайная советская полиция? Эти уроды тут шастают, вынюхивают что-то. Раскулачили мою невестку, а у нее всего-то две коровы было. Две сраных две коровы, мать твою. Две пепшоны коровы. НКВД больше нет. О них можно не беспокоиться. А, враг еще батрах в прошлости живет. Да-да, тот еще говнюк. Никому от его прихвостней покоя нет. Даже героям войны, вроде меня. Боже. Мысляем, что будем еще его забить. Что? Говори громче, парень. У меня ж со слухом плохо. Контузия. Фриц, гранату в бункер закинул. Вы еще успокой. У тебя... Чем он? Есть что-нибудь на обмен. Ищи даже я не знаю, даже как тут хандловать. Может, запчасти какие? А что ты раньше не спросил? Конечно, есть. Ага. Могу тебе немного хлама на патроны поменять. Мне нужно быть готовым. Злом за пару потисков. НКВД вдруг вернется. Не, ну, пердоле, я не хочу злому за пару тен. Вымень те. Не, не, то все. До встречи. Добра, до зобачення, Сімон. Я тут, курва, по тен хлеб пришедлен так właściwie. No dobra, okej, okay, ale to nie był quest, który się tu znajduje. Tutaj po prostu mi Siemona oznaczyło. No ale cóż, nie będę ukrywał. Wykonałem misję, którą gra mi zleciła. Nic tutaj już więcej się na tym piętrze nie znajduje. Mógłbym zejść niżej teoretycznie, ale nie wiem, czy tutaj są w ogóle schody, czy może musiałbym raczej... No nie, wejść jakoś od dołu, być może od drugiej strony. A że zabiłem tutaj już człowieka, a jego koledzy chodzą wszędzie dookoła, to wiecie, z czego bym się najbardziej cieszył, gdybym znalazł tutaj gdzieś na przykład wyciszony karabin snajperski. O, tam mamy, kurwa, wyciszonego kolegę, który zaraz może mi totalny wpierdol spuścić. Chyba, że... Chyba, że ja spuszczę mu w pierdol pierwszy. Nieważne, cokolwiek przy sobie ma, może mi się to przydać. Dlatego może być jakby opłacalnym, żeby go najebać. Nie widzę tylko, gdzie on teraz tam dokładnie stoi, dlatego cyk, zapisz giereczkę, okej. Okay. Mogę otworzyć te bramy? Nie mogę. O kurwa, macie, dobra, nieważne, mogę w chuj. I to tak nawet bardzo. Gdzieś tutaj było. Kurwa, dobra, jest ich dwóch. Dobra, to pierdolę. Widzę, że sobie tam patrolują całą drogę z jednej, z drugiej strony. No wiecie co, ja chciałbym zrobić? Ja bym się chciał stąd totalnie wyewakuować. Ja mnie zaraz zobaczę, jak podejdzie do tej bramy. Niewątpliwie, jeżeli głośne jest budowanie rzeczy w terenie... O kurwa. Kto mnie niby widział? Ktoś przyszedł sprawdzić ciało kolegi? Ktoś jest na budynku? Okej, no tam jest chłop, gapi się na ciało swojego ziomka, myśli, o, przejebane, no. Stanisław znowu popił, kurwa, na robocie i leży tam jak zabity. Haha, ale on jeszcze nie wie, że Stanisław leży tam naprawdę zabity. Nie tylko zapity, ale i zabity. Dobra, wydupcamy stąd. Nie mam tutaj nic do roboty. Poza tym, że są, nie wiem, mini jeziorka z parującą radiacją. Przejebane. Dobra, wydupcam stąd. Przetrzymaj, aby otworzyć portal. Misja wykonana. Zium.
Dobra. Czyli mamy taką w sumie cofkę do bazy w dowolnym momencie. To jest całkiem niezła opcja. Ale ciekawe jestem, czy da się skonstruować na przykład właśnie lornetkę, która pozwala nam oznaczać przeciwników. To by było takie niesamowite ułatwienie i nie rozumiem do końca, dlaczego nie ma takiej mechaniki nam jeszcze wytłumaczonej. Ta strategia wrodzie roboty. Ta metoda chyba się sprawdzi, Igor. Похоже, мы можем проникать в зону. No kurwa, niewątpliwie posiadanie portal Gana pomaga. Jak успехи? Как продвигаются поиски твоей старушки? Все еще хочешь вернуться на электростанцию? Я должен туда вернуться. Я чувствую, что она там. Чувствуешь? Ох, удивляешь ты меня, профессор Хеменюк. Доверять предчувствиям важно. Но без железобетонных доказательств я не собираюсь рисковать жизнью, как в тот день, когда погиб Антон. Не беспокойся, Оливер. Я же не сумасшедший. Сначала соберу все данные, и только после этого мы придумаем новый план. Доказательства, улики, планы, сведения, ресурсы. Нам нужно все, что приблизит тебя к цели, Игорь. Ладно. Что у тебя? Обсудим через минуту. Но сперва я хочу, чтобы ты принял кое-что к сведению. Продолжай. У тебя появились новые обязанности. Ты нанял меня и арендовал этот склад. Так что теперь... My mu płacimy, myślałem, że my jesteśmy jakimiś przyjaciółmi w trudnych czasach. On jest najemnikiem po prostu. Несешь ответственность за снаряжение, которое здесь хранится. И что важнее, за все пайки. Пора начать мыслить стратегически. Ты возглавляешь военную операцию. Руководство базы и забота о личном составе на тебе. Голодать херово, знаю по себе. Если не обеспечишь личный состав пайками, никто не захочет воевать. Может, даже разбегутся. Кроме того, когда ресурсы ограничены, важно считаться с психологией групп. Гитарах, может, будем выбирать себе играть, любимчиков, танчить? Награждать горе бойцов и игнорировать тех, кто честно терпит все тяготы военной жизни. Самый верный способ вызвать недовольство личного состава. Какой личный состав? Наши всего двое. Может, знала кого-то до экипы по дороге? Это пока. Если ты и правда хочешь пробраться на электростанцию, нам понадобятся еще люди. Тебе необходимы сильные и умелые бойцы. И каждому бойцу нужно где-то спать. Что-то есть и чем-то стрелять. Знаю, ты хочешь выкинуть все это из головы и ринуться на поиски. Но прояви терпение. Тебе нужен план. Тебе нужно время. Не игнорируй потребности своих соратников. Займись складом. В противном случае ты ничего не добьешься. Ты прав. Мне нужно Мария, survival horror RPG. Именно survival так. Звыклый. И не забывай. Strategy. Ты всегда можешь обратиться game. Ко мне за советом. Я помогу. За это ты мне и платишь. Boże, Oliver, błagam, a mogę ci zlecić zrobienie tego wszystkiego? Każdego dnia wszyscy współtowarzysze będą składać raport z przebiegu przydzielonych misji. Dowiesz się, czy im się powiodło, co udało się osiągnąć. Wszystkie zdobyte przez nich przedmioty zostaną automatycznie przypisane do twojego ekwipunku. Jak uznasz, że nadszedł czas na dalsze działania, naciśnij F. A widzę, że on też chyba zdobył amunicję tylko i wyłącznie, więc żadnego kurwa jedzenia nawet nie zdobyliśmy. Dobra, co my tutaj mamy? Aha, dobra, daję jeden chlebek, to się nie zmieni, a dam dwa chlebki, się poprawi. No, ja jestem Igorem, mam trzy, widzę, racje żywnościowe. No, jemu przydałoby się dać pełną rację żywnościową. Chciałbym móc podejrzeć jakby jego obecny stan, żebym wiedział, na ile mogę sobie pozwolić. Współtowarzysz jest zadowolony z tego, że misja się udała, ale kosztowało go to trochę zdrowia. Twój będzie zły, że nie otrzymał racji mimo pomyślnego wykonania zadania. Brak pożywienia powoduje głód, pogarsza stan zdrowia, morale. No nie, no on potrzebuje tej racji, trzeba będzie zdobyć jakieś jedzenie. Czy ja mogę sobie pozwolić na pogorszenie stanu psychicznego? Nie, no dobra, wezmę sobie jeszcze tego chleba. Zatwierdź. Niech będzie. Ale tutaj taki oddech był realistyczny. Myślę, że ktoś za mną jest. Tak, kończymy rozdzielanie żywności. Na razie jest nas dwóch, więc myślę, przeżyjemy. Wieczorem możesz zbudować nowe obiekty, trenować ze współtowarzyszami, wykorzystać zebrane zasoby i punkty umiejętności. Kurwa, jakie punkty umiejętności? Jakie trenowanie? Panie, co ja mogę tutaj teraz robić? Oliver? Igor, pistolet, który ja ci dał, długo путешествовал ze mną i już довольно stary. Предлагаю сделать инструмент для калибровки и улучшить его. Narzędzie kalibrujące.
Окей. Хорошая идея. Я его сделаю, когда будет возможность. Револьвер спокойно, правда, ну, вядомо. Пригодится, Игорь. Jeżeli tutaj amunicja jest tak rzadkim zasobem, że muszę ruszać na specjalną misję, żeby ją zdobyć, no to niewątpliwie dobrze by było się nie uciekać w ogóle do strzelania. Współtowarzysze, tutaj mamy naszego Olivera, mamy nasze też umiejętności. Czy ja mogę cokolwiek komuś odblokować? Osoba szkoląca, no tak, on może mi coś tutaj dać nowego. Dobra, narzędzie kalibrujące, coś było o narzędziu kalibrującym, przedmioty do zbudowania, ekwipunek Igora. Komfort życia w bazie. A, są moje całe statystyki bazy. Komfort współtowarzyszy, ulepszenia bazy. Narzędzie do spania, zasilanie, jakość powietrza, ochrona przed promieniowaniem. Kurwa! Stół, wycinarka. Bo to jest co? Narzędzie stolarskie przy odrobinie szczęścia odblokowuje możliwość budowania pozostałych konstrukcji. No dobra, to ja mam, na to nie mam części elektronicznych. Naprawdę, bez znajomości wszystkiego, co tutaj jest dostępne, to naprawdę, kurwa, trudno będzie mi ocenić, co ja powinienem robić, a czego nie powinienem. Racje żywnościowe. Receptury konstrukcyjne. Czy ja mam teraz jakieś zadanie takie konkretne? Jakby mam tu jakiś, kurwa, journal, cokolwiek, no... On coś o tym kalibratorze powiedział, co? Igor, twój rewolwer narzędzie nie pomieszał... kalibrujące załatwi sprawę. A kurwa, pokaż wyposażenie. Usuń go z zespołu i chuj. Narzędzie kalibrujące, jak to zrobić? Menu szybko. Nie menu szybkiego dostępu. Jak skalibrować jebany rewolwer? Menu szybki, wyposaż. Narzędzie kalibrujące. Czy to będzie w przedmiotach do zbudowania? Narzędzia budowlane? Nie, bo one tylko rozszerzają to, co ja mogę budować, więc to nie chodzi o to. Ekwipunek Igora, narzędzia konstrukcyjne. Narzędzia konstrukcyjne, warsztat rusznikarski. Rusznikarski jest do broni, więc to prawdopodobnie będzie chyba tutaj. Prasa hydrauliczna, produkować różne rodzaje, tokarka. Narzędzie kalibrujące do rewolweru. No kurwa, nie mam substancji chemicznych, chuja zrobię. A widzę, komfort życia spada o 60 i nadwyżka mocy. Więc zasilanie jest potrzebne. Najpierw, zanim cokolwiek zrobię, potrzebne jest zasilanie. Wszelkie ulepszenia rewolweru. No to dobra, to już rozumiem, o co chodzi. A tutaj co jeszcze mamy? Takie narzędzia konstrukcyjne. Co się tutaj kryje? Kuchenka. To mi nic nie zmienia. Ale można produkować różne tam maści, niemaści i tak dalej. Okej. Laboratorium. Apteczka, lek przeciwpromienny, maska przeciwgazowa. No zdecydowanie w chuj rzeczy będzie mi potrzebne. Ta pierwsza misja była taka mocno pokazowa, więc fajnie by było na następnej misji zdecydowanie bardziej ją wykorzystać i zebrać tonę więcej rzeczy. Dobra, wychodź z tego budowania. Co się dzieje, Igor? No, trenuj mnie. Słuchaj, może pouczysz mnie swoim wojennym chytrościom? Wojskowe sztuczki. Вряд ли. W tym, co касается навыков выживания или стрельбы, никаких хитростей нет. Хлопья, jesteś тренером в Готику, мови. Как тебе робить бэкфлипа? Да и мне будет проще, если ты сможешь за себя постоять. Ja mam w ogóle jakieś... Aha, mam 0 punktów umiejętności, okej, okay, no to nie ma tutaj za bardzo o czym gadać. Może innym razem. Takie, mordo, potrenujesz mnie? No dobra, dawaj, kurwa, to zrób to i tamto. Meanwhile orientujesz się, że nichuja nie potrafisz tego zrobić i masz takie, nie, wiesz co, bo nie... No, noga mnie boli trochę dzisiaj, wiesz co, pierdolę to. Nie wiem, czy on mi w ogóle każe zbudować to, co mam zbudować, czy co. Pokój Igora. O kurwa, czy on tutaj ma już jakieś co... Czekajcie. Plany Ariadny. Co to kurwa jest? Memory Visualization. Okej. Okay. Headset do wizualizacji myśli czy wspomnień. A i tutaj mogę pójść spać. Ach kurwa, bo Igor to jestem ja pierdolę. Zapominam ciągle, myślę, że Igor to jest ten typ. Dobra, żonkę możemy sobie pooglądać. O, tu jest Ariadna. Dzieło się i moje życie. Pokaż to prototyp, no. To jest najpaskudniejsza tekstura, jaką w życiu widziałem, jak się to przybliża. Jeśli wiesz prawidłowe dane. Хорошо, что я не дал британцам уничтожить ее. Она поможет мне найти Даню. Dobra, как в мифе. ATC, нить Ariadny, приведет меня к истине. Я надеюсь. Wizualizacja wspomnień, co? Crazy fucking shit. Dobra. Mogę się położyć. Gówno, nic więcej nie zrobię, bądźmy szczerzy. Muszę więcej eksplorować, więcej działać w takich sytuacjach. Najlepiej szczerze w terenie, w którym nie ma ludzi, żebym mógł sobie spokojnie pochodzić i poszukać rzeczy, które są mi potrzebne. Teraz zdecydowanie przydałoby się jakoś inaczej te misje rozdysponować, żeby kurde...
Oliwier zdobył coś, co nam jest potrzebne, na przykład rację. Michaju! Ответь уже наконец! Лохутёнги! Уроды! Это важно, мать вашу! Эй! Алло! Schowaj chuja w ręku, bo ci się przewieje. Będziesz sikał krwią. В смысле кто? Ты как вообще в порядке? Арендодатель твой на связи, идиот! О курва. Кстати, как он там уютно? Господин Хименюк! Może jeszcze mi powiesz, że mam podatki płacić. Znaczy podatki, czynsz. Rad, что тебе все нравится. Надеюсь, оставишь помещение в таком же безупречном состоянии, в котором получил. Тебе очень повезло. Ты в курсе? Ладно, к делу. Антон и Оливер с тобой. Антон, его убили. Kurwa, to komu ja wydająłem ten magazyn? Mówiłeś, że będziesz tam tylko pisać fanfiki. On był realnie хорошим парнем. Возможно, даже слишком. Чувствую, это моя последняя сигарета его добила. Не думаю. Чего тебе, Миша? Мне надо, чтобы ты мне тоже помог и удалил базы данных НАР. И пока ты не начал ныть... Да, я в курсе, что ты не по этим делам. Я тебе расскажу, как это вообще делается. Dobra, niech mu będzie. Надо использовать любую возможность. Нагадить. Myślę, że нам то тоже поможет, если НАР есть нашим врагом. Вот это по-нашему! Отправляйся к зданию в комплексе Дуги! Я буду на связи! Okej. Mamy tutaj coś ustalonego. A teraz pozostaje wybrać kolejne misje. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Będziemy jeszcze kontynuować Czernobylite'a, żeby zobaczyć mniej więcej wstępniaczek do gry, ale już wiem, że to nie jest konstrukcja, która mnie wciągnie na 25 godzin, a na pewno nie jest też na tyle super pasjonująca, żebym robił z tego całą serię, szczególnie, że gierka podobna jest na 25 godzin i jest z otwartym światem i trzeba zbierać materiały i budować bazy i tak dalej. To jest, mam wrażenie, lepsze nie dość, że na streamy, to jeszcze na takie dość konkretne, ponieważ ten rosyjski język też taki trochę przytłaczający jest już metro, mnie dość przerobiło, jeżeli chodzi o rosyjski język, ale tam przynajmniej była, wiecie, stosunkowo liniowa fabuła i rzeczy, które robiłem, ale i tak tam się przemęczyłem trochę. Więc bardziej taka pokazówka niż seria. Dzięki za oglądanie, jeżeli się podobało, zostawcie lajka. Ja uciekam, trzymajcie się i bye bye.